Fundacja Zatrzymać Czas realizuje ogólnopolski program aktywności fizycznej seniorów bądź w olimpijskiej formie pod patronatem Władysława Kozakiewicza, olimpijskiego mistrza. Głównym celem programu jest zwiększenie aktywności fizycznej, a także aktywności społecznej seniorów. W hali Energia w sobotę bełchatowscy seniorzy mieli okazję spotkać się z mistrzem, porozmawiać, a nawet poćwiczyć, gdyż program ten promuje zestawy ćwiczeń opracowane w ścisłej współpracy z lekarzami i specjalistami rehabilitacji. Proszę troszeczkę więcej miejsca dla siebie znaleźć i spokojnie się. Miejskie Centrum Kultury wraz z Towarzystwem Sportowym MAS zorganizowało spotkanie z mistrzem olimpijskim, z panem Władysławem Kozakiewiczem, który jest patronem programu Bądź w olimpijskiej formie. Celem tego programu jest propagowanie aktywności fizycznej seniorów. Mamy dzisiaj wyjątkowe spotkanie z mistrzem, będzie możliwy wspólny trening z mistrzem, który właśnie poprzez swoją aktywność, który przez własną swoją osobę będzie namawiał wszystkie osoby 55 plus do wysiłku fizycznego, który tak naprawdę jest najważniejszy i dla młodych, a tym bardziej dla starszych. Że to jest szczytna akcja, to chyba wszyscy wiemy, tylko właśnie ten problem zachęcenia, wyciągnięcia tych ludzi z domu jest bardzo, bardzo trudno. Właśnie przez to myślę, że tacy ludzie jak ja, bo dlatego nazwaliśmy to Bądź w olimpijskiej formie, nie, że ci ludzie będą olimpijczykami, tylko ich ćwiczą olimpijczycy. Olimpijczycy, którzy mieszkają tutaj właśnie niedaleko stąd, którzy będą w przyszłości propagować to, co ja w tej chwili robię, bo ja wszędzie nie mogę być naraz, także na razie jeżdżę po kraju i chcę namówić miasta do tego, bo to najpierw miasto musi wiedzieć, że coś takiego jest bardzo dobre. Są ludzie, którzy bardzo chętnie to robią, a do tego olimpijczyk, który będzie prowadził takie ćwiczenia. My chcemy, żeby w wielu, wielu miastach był właśnie olimpijczyk, który później systematycznie prowadzi te ćwiczenia, a że szczytna to wiadomo, ja sam wiem, bo mam już swoje lata i wiem, że czasami trzeba poćwiczyć, żeby nie zardzewieć. Według rocznika demograficznego z 2013 roku w Polsce żyje ponad 8 milionów osób po 60 roku życia, co stanowi około 20% naszego społeczeństwa, a osoby po 65 roku życia to 13,5% Polaków. Prognoza GUS przewiduje podwojenie tej liczby do 2030 roku. By seniorów namówić do aktywnego trybu życia, organizatorzy akcji starają się dotrzeć do jak największego grona odbiorców, a szczególnie do uniwersytetów trzeciego wieku, które są popularną formą zajęć edukacyjnych wśród osób starszych. To jest ten największy problem, bo ludzie mówią, sport? Nie, sport nie. To nie jest sport, to są ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe. To powiedzmy w staniu, siedzeniu, to jest bardziej dla zdrowia niż dla sportu. Sport oczywiście, to się wiąże z tym, bo to jest, każdy ruch to jest sport, ale tu chcemy, żeby ci ludzie byli zdrowi. Pierwsza rzecz, druga rzecz, żeby wychodzili z domów, żeby poznawali się w grupach, spotykali się w grupach, poznawali nowych ludzi, nawet może nowych przyjaciół, może partnera. To są ludzie, którzy mają 60 lat, to są młodzi, spójrzcie na mnie, przecież mówimy o tym i to jest naprawdę tak. I mają jeszcze dużo, dużo do życia. A następnie popatrzmy, że raz, że są zdrowsi, to jest jedna rzecz, bo układ krążenia, serce, płuca, jeżeli się więcej spaceruje, więcej coś robi. Ale następnie mózg. Jeżeli zadam ćwiczenie skomplikowane, zaczynają myśleć. Którą nogą, którą ręką, jak, dlaczego, kiedy. I to jest też następna sprawa, to jest tak jak z komputerem. Raz poćwiczyć, poćwiczyć jak to zrobić, drugi raz ja sam nie wiem, na których przycisk nadosić. I tak samo oni będą to częściej robili, ci ludzie będą więcej myśleć. Czyli ciało człowieka będzie od głów do stóp. Wszędzie będzie ćwiczony. Spotkania z mistrzem odbywają się w całej Polsce.